40. Ty się pytałeś, jakie pytania mam zadać, tak? Tak, tak. W ogóle chciałem powiedzieć, że program jest do dupy, bo chciałem sobie tutaj usiąść i w ogóle nie ma bata. A jakich byś chciał usłyszeć pytania? No dużo i gęsto i takie, żeby były fajne. No dobra, dobra, widzę, że nie ten. Bo myślałem, że macie przygotowane jakieś kwestie, które chcemy poruszyć, tak? Mamy bo dużo. Wiem, że macie podział ról jakiś. Kto jest rzecznikiem prasowym? Ja? Nawet nie wiedziałem, ale skoro tak, to zaczniemy może od tego, że jestem tutaj po to, żeby powiedzieć wam o klubie Fugazi i o imprezie, która będzie związana z klubem Fugazi. Klub Fugazi, najpierw to było kino WZ, w którym oglądałem poranki, Bruce Lee i ten, a potem na początku lat 90. zrobili tam naprawdę fantastyczny klub. Nie chcę obrażać szefów klubów i menadżerów klubów dzisiejszych w Warszawie, ale wtedy w latach 90. tam był naprawdę taki klub, że do tej pory no, nie byłem w takim klubie w Polsce. No okej, okay. Byłem w Nowym Jorku, nie było się w Berlinie, w Paryżu, nie w fajnych klubach, ale jeżeli chodzi o Warszawę, to tamten klub był najlepszym klubem, jakikolwiek był w Warszawie. I to były początki lat 90. Dziękujemy, bardzo Ci dziękujemy. My obaj z Jareczkiem strugaliśmy ten klub, wprowadzaliśmy autobus do środka. Ja po spirytusie wymyśliłem całą scenografię z kolegami. Kto spawał? Spawał Jarek. Jarek, ty spawałeś autobus. Ja kradłem. Ja kradłem autobus, nas niestety trzeba było go pociąć, gdyż się nie mieścił do klubu, był za wysoki. Na szczęście obok była budowa. Zawołaliśmy spawacza, który tam coś robił. Powiedzieliśmy, że trzeba obciąć autobus. Wstawiliśmy autobus, trzeba było go potem skleić. I on to wszystko nam pięknie pospawał. Potem się zgłosiła pani i powiedziała, to mój autobus. A to już było nieważne. Słuchaj, to może ja, bo najpierw ten klub Fugazi, tak jak ja do niego przyszedłem. To wiesz, co to masz, a ja sobie ten. No, on mnie zawsze wkurzał Yeti, to cieszę się, że wreszcie możemy i sobie zajarać. Dobra. Słuchajcie, ten klub, najpierw to było zwykłe kino, tak? I pierwsza seria koncertów, tam która się odbyła. 20 dni koncertów, było ich 21 i wszyscy kurwa zagrali, to było piękne. Tessa, Jam, Kult zaczynał, Manam, Postregiment oczywiście. Postregiment miał próby u nas w klubiku, który prowadziliśmy z Jareczkiem jeszcze na jego osiedlu, takim małym. Nie, no ale o tym to nie będziemy mówili. IC Drinkers, no IC Drinkers, ogólnie przez te 20 dni. Pierwszy koncert zespołu IC Drinkers w Warszawie. Pierwszy koncert Heja w Warszawie, pierwszy koncert Heja, ale Wilków, to mogę ja? Słuchajcie, pierwszy koncert Wilków, pamiętam jak dziś, właśnie to było na dużej scenie i pamiętam gościa, który wszedł na scenę i właśnie pierdolnął taką dłuższą przemowę, że zobaczycie teraz zespół, który debiutuje i obiecuję wam, że ten zespół będzie... Nie gość, tylko to Miecugow był, ten sam Miecugow, który prowadzi teraz takie polityczne programy, on zapowiadał Wilki. No Grzegorz, i tak. Grzegorz. I powiem szczerze, że w ogóle nie wierzyłem w to, że ten zespół, posłuchałem ich koncertu tam i nie wierzyłem w to, a potem tak się bardzo zdziwiłem właśnie. No dobra, to Wilki, dalej. No hej, pierwszy koncert w klubie w ogóle, bo oni wygrali Jarocin, mieli w ogóle 5 utworów znali i Kaśka kanclerz ich złapała i generalnie przyjechali, zagrali pierwszy koncert u nas, taki promocyjny dla mediów, dla prasy, taki zamknięty, no i fajnie poszło. No. Fajnie poszło i szło tak wielu zespołom. Słuchaj, trzeba coś tak do konkretów. Teraz, żeby przypomnieć ten klub, organizujesz festiwal, tak? W pewnym sensie. Zrodziło nam się takie czekanie, kurwa, kto przypierdoli tutaj z jakimś poważnym przedsięwzięciem i chcemy przywrócić jakby wiarę w rock'n'rolla tak naprawdę, w jakąś energię, która jest w ludziach, żeby wyrwać wszystkich, nie wiem, z Facebooków, z kwoczków, tak Jareczku? Z Facebooków się nie da wyrwać, ale ja polecam na Facebooku stronę Fugazi, bardzo fajna jest, oczywiście Samozło TV też polecam i fanpage wujka Samozło, ale słuchaj, to też jest bardzo ważne, że w tym klubie... Podpaski firmy Always chciałem. Z lekką nieśmiałością tak zwaną. Słuchajcie, ten klub, może ci, co są z Warszawy, to skumają, kino Ochota były, a teraz Ochteatr, to mniej więcej wyglądało podobnie, prawda? Kino WZ. Tak, jest Instytut Sztuki Filmowej teraz w takim nowo odbudowanym kinie, odnowionym i wyglądało to tak samo. Pan Pipek, kino Stolica? Kino Stolica, Narbutta.
Pan Piprek, świętej pamięci, od niedawna projektował ten budynek. To może ja teraz tak powiem, bo widzę, że tutaj muszę przejąć. No muszę, no nie ma Yetiego, a ja jestem tutaj jeden na jeden. Ach, to słuchajcie, no ten klub naprawdę był wyjątkowy. Ja jak mieszkałem na Woli, tamtą Wola, dzielnica robotnicza, PDT na Woli, Karulkowa, Leszno, raczej wszyscy nadresowo. I tu nagle robią im w środku ich takiej ulicznej dzielnicy klub, gdzie ten, ale... Też przychodzili wszyscy, na przykład pamiętam koncerty oddziału zamkniętego, było całe moje podwórko, tak zwane wariatka, Gibalak, tamte okolice, naprawdę ten klub... Skini dookoła, pięknie się... Oczywiście bywały też walki, pojedynki, osiedle na osiedle, ekipa na ekipę, było trochę zadym. Było z tą zadymką, kiedy was zamknęli, otoczyli cały klub i nie mogliście wyjść stamtąd? Były koncerty, zaraz jakaś dzień punkowy był i oczywiście przyszli kto? Łysi. I wszyscy się schowaliśmy do środka. Nagle patrzymy po sobie, mówię, panowie, co jest kurwa? Czy nie będziemy się chować przed skinami? Wyskoczyliśmy we czterech, znaczy ja wróciłem się, bo ja tam generalnie trochę się bałem tych wielkich, kurwa, wielkoludów, ja zawsze 1,20 m w kapeluszu, nie? Wyszło naszych czterech zawodników. Wodzu, podpalacz Borys, nasi ochroniarze. Metalowcy. Wyszli tam we czterech i opowieść jest następująca. Wodzu wziął gościa łysego, jak piłkę i go tak, po czym wylądował. Skinhead. Poszli sobie. Słuchajcie, Borys, podpalacz, wam pewnie to nie za wiele mówi, no ale to są legendy warszawskich ulic tamtych czasów, nie? Takie ksywy jak Abaddon, pierwsze pięści metalowców też, Miklow, teraz z zespołu nie hejt, tylko kurczę, wiesz w jakim... Za to nie trafię za tym. Nie trafisz? Nie, a ja wiem, tylko zapomniałem, no to wstyd. Wstyd. Dobra, lądujemy, bo nie będziemy tu mówić o walkach ulicznych, plemiennych i tak dalej. Mówimy o muzyce, prawda? Klub byłby przede wszystkim muzyczny i do tego chcemy wrócić festiwalem muzycznym przede wszystkim. Nie jest to festiwal szachistów, nie jest to festiwal zbieraczy znaczków, jest to festiwal ludzi, którzy kochają muzykę. Ale zaraz, czy ten festiwal jest dedykowany tylko tym, powiedzmy sobie, 30-40-latkom, którzy tam właśnie 20 lat temu? Absolutnie nie. Chcemy pokazać to, co się dzieje aktualnie w muzyce, zaprosić grupy, które są tak jak kiedyś 20 lat temu na jakimś, powiedzmy, topie warszawsko-polskim i zaprezentować rzetelny przegląd polskiej muzyki rockowej, który będzie trwał 22 dni od bluesa, no zaraz, hip-hop, aż na ciężki metal, jak roztopiony w hucie. I tu już doszliśmy do takiego wniosku, że prawda, hip-hop i rap to też rock and roll, ale słuchaj, no właśnie, festiwal rockowy, ale otwarty na różną muzykę, bo ja pamiętam, że w klubie Fugazi też pierwszy raz zobaczyłem, jak się rapuje na żywo i to zobaczyłem, jak to robił Kazik. Byłem też w tym klubie na pierwszej imprezie, która była imprezą techno i pierwszy raz tam też piłem energy drinka, to też. A obok tego klubu był klub Gepard, gdzie doktor Alban przeżył w klubie Fugazi. Dokładnie, nie, słuchajcie, naprawdę wtedy też tylko żałuję, że tylko raz wtedy miałem okazję tam się wbić na scenę na jam session i ale to też był dla mnie bardzo ważny moment. Jam session, proszę bardzo. Waglewski, Kozakiewicz, Borysewicz i Jajco na basie. Grają Hendrixa. Gdzie teraz można na takie jam session przyjść w ogóle i posłuchać? Sporym jest w Warszawie, gdzie grają. Zresztą nasz przyjaciel Suchy, którego pozdrawiamy serdecznie. Też wybitny gitarzysta, gra do dzisiaj. Ja tam też próbuję czasami coś jeszcze postukać. Natomiast to są wszystko małe pubiki na 100 osób, na 50. Gdzie się przychodzi, napije się tam co kto chce i to wszystko, nie? A tu chcemy po prostu... Artur, nie krępuj się, chodź. Artur, chodź, no już, chodź, już cię lubię, nie? No weź poprowadź, bo już mi się znudziło. Zadaj mi jakieś pytanie. Powiem dwa słowa jeszcze, tak naprawdę, co chcemy zrobić? Wyobraźcie sobie pryzmat. Pryzmat, który działa, wiadomo, jak każdy się uczył, rozszczepia energię, tak? My robimy rzecz odwrotną. Bierzemy ten pryzmat i robimy tak, że ten pryzmat całą energię szczepia. Czyli wszyscy ludzie, 20-latek, 44-latek, 45-latek, ojciec, dziadek i tak dalej. Blues, reggae, hip-hop, ciężki metal. Chcemy to wszystko wsadzić do jednej puszki. Opuścił was Bóg czy rozum? Rozum. Bo 22 dni w Warszawie, tak. To trzeba być albo wariatem, tak. Albo mieć bogatego tatę. Ale Artur, my to albo... kiedyś zrobiliśmy energią własnych mięśni, wiesz. No i wtedy, to się... wtedy też każdy mówił, panowie, tak. To się nie uda. To nie ma szans, żeby się udało, żeby kilku 21-22-latków zrobiło po prostu klub rockowy, gdzie będą grały regularne, mocne zespoły, gdzie będzie działał bar, i gdzie będzie mała... Zapytamy młodego człowieka, który jest z Akademii Menadżerów Muzycznych,
Co, dlaczego on tu w ogóle z nami przyszedł i po co ty jesteś w ogóle? Ty jesteś młody, powinieneś gdzieś... uczyć, pracować, tak. No jestem tutaj dlatego, że poznałem Waldka właśnie 9 dni temu przy okazji zajęć na Akademii Menedżerów Muzycznych. Która rocznica? Przyszedł i po prostu powiedział, że robi Fugazi festiwal i że potrzebuje osób, które są tu zainteresowane, żeby uczestniczyć i organizować ten festiwal, ale że zawsze mnie to interesowało, znaczy interesowała mi muzyka, branża muzyczna. Poza tym naczytałem się książek i jak to było fajnie kiedyś i pomyślałem sobie, że kurde, no chyba wreszcie trafiłem na tego kogoś, z kim mogę coś fajnego zrobić. Zadzwoniłem do niego następnego dnia i powiedziałem, że jestem chętny i dlatego tu się znalazłem. No dobra, ale patrz, mamy marzec, zapieprza i tak dalej. Mamy marzec, mówimy o wrześniu, to zostało pół roku, tak? No tak. Było, nie było. Nie jest to dużo czasu na organizację takiego przedsięwzięcia, jak budowa, wiesz, statku kosmicznego. Wiesz, no bo to trochę... Ja ci powiem, jak to wyglądało 20 lat temu. Nie miałem telefonu. Pracowałem w klubie jako nauczyciel plastyki i żeby się połączyć, chcieli nas z tego klubu wyrzucić. I żeby się połączyć z zespołami, które mogłem namówić na 20 dni koncertów, to musiałem przynieść swój aparat telefoniczny, położyć się pod pianino, podpiąć i po prostu z nimi, z Kazikiem, z innymi rozmawiać, żeby ich na ten festiwal namówić. Było o wiele trudniej. Byliśmy młodzi, nie mieliśmy kasy, nikt nam nie chciał uwierzyć, że już cokolwiek kiedyś zrobiliśmy, bo nic oni nie zrobiliśmy. Starzy są i mają dużo hajsu i oni teraz, to wiesz, zrobią. Teraz damy radę, bo wszędzie, gdzie nie pójdziemy, to mamy znajomych w mediach, proszę bardzo, twarze znane. Gdzie się nie obejrzysz, to wszyscy nas kochają, bo pamiętają klub. Wczoraj do mnie menadżer zadzwonił takiej dużej firmy i powiedział, że daje kasę, bo on tam się wychował, wiesz. I to jest... Słuchaj, właśnie dochodzi do fajnego faktu, że wielu postpunkowców, postmetalowców, którzy kiedyś w tym klubie Fugazi, wiesz, balowali pod sceną, bili się pod klubem, teraz mają firmy, wielu się ogarnęło, mają hajs i wiesz, i myślę, że nie będzie problemu, żeby znaleźć sponsorów na tą imprezę, bo klub Fugazi naprawdę w Warszawie, ale też w całej Polsce to była legendarna instytucja. Ja też na początku tak nie wierzyłem, że to się uda, ale oglądając na stronie na Facebooku zdjęcia z tamtego czasu, bo wiecie, tego klubu już nie ma, on został zburzony, w ogóle teraz już tam jest puste miejsce, no. Ale oni to zrobią i musicie pomóc w tym. Gdzie wy chcecie to zrobić? Gdzie, 22 dni, 100 kapel, dni, tak? Takie, mamy dwa dni takie, dwa miejsca i jedno jest przeznaczone na większe koncerty, a drugie na mniejsze. Na większe mamy przeznaczony cypel czerniakowski, i na tym cyplu stawiamy scenkę w kształcie trójkąta, tak jak nasze stare plakaty. Stawiamy obok dwa autobusy ogórki, bar w kształcie gitary. Tak jak było. Tak jak było. No i gramy w pięknej panoramie Wisły, no tak jak tutaj, może nawet ładniej, na cyplu czerniakowskim. Gramy tam przeważnie w soboty, w niedzielę, w piątki, w takie dni, kiedy można poszaleć. Natomiast od poniedziałku tam do czwartku wymyśliliśmy sobie stary patent chłopaków, którzy robili rubregę kiedyś, czyli wzięliśmy sobie namiot, słucham? Wyjdź do światła. Aha, wyjść do światła. Nie, nie przeszkadzajcie. To ja. Wychodzę, ale no, jak on mi trzyma ten mikrofon? Ja ci pod... Namiot cyrkowy, który gra sobie w soboty, w niedzielę, od poniedziałku stoi pusty. Generalnie trzeba go tylko uruchomić. I wtedy wpadli na ten pomysł, a my po 20 latach jakby zerżnęliśmy to, szczerze mówiąc. I od poniedziałku do piątku będą tam mniejsze imprezy, aczkolwiek na 1500 osób, bo tyle miejsc jest siedzących w namiocie, plus jeszcze wybieg dla słoni. Także to jest najnowocześniejszy namiot cyrkowy w Europie. Tylko małpy. Tak jak... A jak szukanie małp idzie? No, na pewno parę małp się znajdzie, które będą chciały się wypromować, bo jeżeli chodzi o muzykę rockową, gitarową, taką niezależną, to jest tego bardzo dużo, a nie ma możliwości się promowania. Ponad 100 kapel już w tej chwili, dobrych kapel młodych, rockowych zgłosiło
akces, że chce zagrać w klubie Fugazi za darmo. A skąd wiesz, że dobrych? Wy przesłuchujecie je? Jak jest jakaś filtr, jest jakaś selekcja? Wrzucają linki do swoich teledysków na Facebooku i muszę wam powiedzieć, że naprawdę parę kapel po prostu wymiata, spadają trampki, potem spodnie, potem majtki. Także naprawdę ja liczę, jest kawał dobrej muzyki. Ja liczę na rapkorowe ekipy na przykład. Bardzo bym z chęcią zobaczył właśnie połączenie rapu i takim... Rap, hip-hop się nie liczy, kurczę, w tej kratce metal naszej... Mieliśmy w klubie kratkę, bo wszyscy mówią, że wejdą do kratki, a niektórzy nawet nie wiedzą, w co wchodzą. Słuchajcie, był taki tunel ciemny w klubie, przez który trzeba było przejść i było ciemno. I na końcu tego tunelu była taka świetlna kratka, zrobiona z reflektorów. No i przechodziło się przez tą kratkę, już się było w klubie, wyjeżdżał od razu na ciebie autobus, świecił prosto w oczy. I zdjęcie tej kratki symbolizuje jakby takie wejście do nas, do klubu i wejście w tą imprezę dla młodych kapel. Zrobiliśmy taką kratkę eliminacyjną. No i będziemy eliminować te gorsze zespoły, a te lepsze będziemy... Ja, ale mi się przypomniało, słuchajcie, kiedyś w klubie Fugazi, proszę ciebie, dorselektorem był Sydney Polak. I nie chciał mnie wpuścić na tą imprezę, bo mu wyglądałem za bardzo dresowo, nie? A ja z moimi kolegami z podwórka byliśmy bardzo zaangażowani w ten klub. Żeśmy wyklejali tam tapety, pomagaliśmy, sprzątaliśmy, rozklejaliśmy plakaciki też. I no niestety nie mogę zapomnieć Sydneyowi Polakowi tego, także na pewno na festiwalu Fugazy Sydney Polak nie zagra. No nie wiem. Jak się zgłoszenie, to się zastanowimy. Nie, ale tak naprawdę, a jak to ma być pomyślane? Że, znaczy, że co, że gwiazda i tak, ktoś tam początkujący chcemy, gwiazda? To zależy, ile kasy nam się uda zebrać. Tutaj ukłony do sponsorów, bo byśmy chcieli, żeby ktoś nam pomógł, tak już na poważnie, zrobić to wszystko. Chcemy, i to byłby full wypas, żebyśmy mogli zaprosić wszystkich tak naprawdę największych i zrobić, załóżmy, każdy dzień po 3 ekipy mocne, plus młodzi, dobrzy. Mhm. I taki koncert mi się marzy. Jeśli nam się nie uda zebrać tyle kasy, to zrobimy jedną gwiazdę, a resztę młodych, no po prostu. Dlatego tutaj... Jakby... Ale to z tego, co wynika, to między wierszami wy mówicie mi dokładnie to, że to się odbędzie, będzie. Tak, będzie. Będzie sytuacja w życiu każdego, że jeśli raz coś się udało, coś, co wszyscy mieli niemożliwe, to stary, nie ma rzeczy niemożliwych. No tak, ja wam to wszystkim mówię, ja nie ma rzeczy niemożliwych. Ja się trochę tutaj, wiesz, trochę też martwię się, że żyjemy trochę w innej rzeczywistości, bo wtedy lata 90. to sprzyjały takim rzeczom, wiesz. Policja nie wiedziała, co to jest marihuana jeszcze wtedy, wiesz, oni ścigali kompotowców i wiele rzeczy było łatwiej załatwić też. Że dużo łatwiej załatwić teraz. Poza tym to nie ma znaczenia, czy to jest rok 90, czy rok 2050. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli to, jaką mają moc w sobie. Jaką mają energię. Słuchaj, jeżeli uda się tam, wiesz, teraz Waldkowi i nam zaangażować młodych ludzi związanych z tym, tak jak w 90-tych latach. No i wiesz, Maciek, ty jesteś tą nadzieją. Stań do kamery prosto i powiedz, że zaprasz wszystkich młodych. No zapraszam, bo można, tak? Można. Jestem takim realnym przykładem, że można, jeżeli ktoś chce. Ja o tym gdzieś tam poniekąd marzyłem. Już Waldek mnie uspokaja, bo jak ja mówię o marzeniach, to on mówi, że dobra, już to słyszałem, więc już nie będę mówił, że marzenia. Natomiast no, mi to na przykład jara, tak? Dlatego tutaj jestem, bo mi to jara, a w sumie z tego, co mi wiadomo, to Waldek zaprasza i wszystkich chętnych, którzy by chcieli w ten sam sposób wziąć udział w tym, więc... Słuchajcie, to jest idea jakaś, platforma, na której się zbierają różni ludzie, żeby różne kluby, bo i CEDEK nam pomaga trochę i w ogóle, no wszystkich zapraszamy, krótko mówiąc, i to... Nawet nie wiecie, jaka jest moja ulubiona opowieść, to jest to, jak kiedyś z nami niebieskim Fiatem jechał Jurek Owsiak z tyłu i mówił taki gość, że po prostu, że chce, żeby zrobić pikietę przed więzieniem, bo tam wsadzili kolesia za odmowę służby wojskowej. I mówi, a druga taka akcja, która mi się marzy, to jest taki koncert dla dzieci, które umierają na serce. No i pytam was, gdzie jest jego idea dzisiaj, a gdzie była 20 lat temu? Po prostu... 20 lat temu była w niebieskim Fiacie. Po prostu w niebieskim Fiacie. I to jest w ogóle...
z niebieskim to gdzie, gdzie jesteście dzisiaj? Jesteście w niebieskim fiacie? No nie, no jesteśmy w nie, trochę w innym samochodzie. Ale jedziemy dalej. Najważniejsze, że jedziemy dalej, że się nie zatrzymujemy. Przede wszystkim to, co Waldek powiedział, cały czas jesteśmy w czerwonym autobusie Ogórek, który jakby wsiedliśmy 20 lat temu i doszliśmy do wniosku, ostatnio rozmawiałem, że my z tego autobusu nie wysiedliśmy, my jedziemy cały czas. Okay, to są takie, wiesz, fajne, to są takie fajne deklaracje, a te 22 dni we wrześniu, no, to jest jakaś konkretna rzecz. My się na przykład możemy umówić za, nie wiem, 6-7 tygodni i zdać raport z prac, co zostało zrobione, a w czym trzeba wam pomóc? Mogę dzisiaj powiedzieć, że... Co mi powiesz za 6 tygodni? Nie, ja ci dzisiaj już mogę powiedzieć, że rozmawiałem przynajmniej z połową zespołów, które chciałbym, żeby wystąpiły, i one wszystkie są na tak, że jest ponad setka młodych, które się zgłosiły, że sami harcerze z Cypla Czerniakowskiego zadeklarowali, że dają nam ten teren za darmo, bo chcą, żeby ta impreza się u nas odbyła, że cyrk w ogóle praktycznie nie bierze od nas kasy, że nagłośnienie robi to z sentymentu i po kosztach w ogóle, tylko suwako, scenę mamy tylko skręcić, bo dają nam za darmo, bo nas kochają, rozumiesz, Artur? Mhm. Jest coś takiego, kurwa, jest. Jest energia taka. Kochani muzycy, jak będziecie przyjeżdżali z Warszawy, to się nie martwcie, że będziecie spali nad Wisłą na Cyplu Czerniakowskim. Mamy dla was hotel, mamy obiecane pokoje dla was, jak przyjedziecie, także bądźcie spokojni. I przynajmniej z 5 już sponsorami gdzieś tam zamykamy. To co trzeba jeszcze załatwić? No bardzo dużo. Trzeba o tym mówić, trzeba się wbijać w takie piękne miejsca jak tutaj i promować. Od strony hip-hopowej, wbrew pozorom, też się będzie tam dużo działo. Rozmawiamy, no może zdradzę razu, a może Body Count, może Ice Cube, na pewno będzie DJ Felix i Baku Baku skład Kaliber 44, bo to już też załatwiamy. Też jeżeli zgłaszamy... Dzień w ogóle autorski naszego kolegi, któremu dziękujemy, bo po prostu postanowił... Ja tam pamiętam paru kolegów, na przykład Fisza, który też przychodził, wiesz, no to trochę może być obca idea dla hip-hopowców, ale chciałbym też, żeby oni tam jakby połączyli się. Wszystkich. Tam był, słuchajcie, tam... Kazik gra... rapował przecież, pamiętam, i no, część jego starszej publiczności. Na Fugazi na Facebooku zamieściłem mama, mówiłabym się z tobą nie spotykał jeszcze, jak Kazik rapował w klubie w 92 roku. Wątek mi się urwał. Tam był rapowy klimat, pod tym klubem i w klubie był rapowy klimat. Czyli oczekujemy od was pomocy. Pierwsza sprawa to wjeżdżacie na Fugazi klub na Facebooku i nas lajkujecie i oczywiście udostępniacie. No. Tam był rapowy klimat, tam był bluesowy klimat, tam był metalowy klimat, tam był czarny klimat, jeśli chodzi o muzykę taką cięższą. Tak, tam był każdy klimat. Nie wiem, czy Behemoth tam nie zaczynał. Tam Peter z Zesi Drinkers dogadał się co do pierwszej trasy koncertowej zagranicznej, o czym mówił w wywiadach. A nie z Vadera? No z Vadera. A co ja powiedziałem? Zesi Drinkers, to no tak, to się wytnie. Marek Piekarczyk pokazywał taki strzał bilardowy, bo tam graliśmy potem w bilarda po koncercie. Wow. Byłem świadkiem tego, jak stoją dwie kule na stole. Stoi biała tutaj i tak się zastanawiam, jak to rozbić, nie? Marek Piekarczyk mówi, to trzeba tak jak cycki, trzeba celować pomiędzy. Podszedł, uderzył i te dwie kule poszły do swojej dziury. Faktycznie, były tam stoły bilardowe, też była atrakcja, bo to chyba były pierwsze stoły bilardowe w Warszawie i w ogóle, wiesz, tam się zjeżdża. Ale na pewno w takiej ilości. Był szpanik. Dobra, spokojnie. Nie ma spokojnie. No. Teraz pankowski klimat. No dawaj. Dobra, słuchajcie, spotkamy się na początku maja i omówmy, co zrobiliście, czego nie. Jasne. Bardzo chętnie będziemy tu wpadali większą ekipą, bo jest tam za mało. W 9 życzę. Zwróćcie uwagę, że nie jesteśmy w tym małym pomieszczeniu, bo idea klubu Fugazy jest tak wielka, że nie mieściła się w tym małym studiu, po prostu. No. A to jest program 1:1, chciałem zaznaczyć. Tak, to ten? Tak, to ten. Ja cię nie mam. Zawsze chciałeś, nie? Zawsze chciałem. Nowa formuła tak. Czterech wariantów i jeden prowadzący. Dobra. Przerwa na reklamę.